Witajcie. Wykorzystanie wodoru w ciężkim transporcie drogowym towarów na pewno pobudza wyobraźnię. Tankujemy gaz, który napędza 40-tonowy zestaw, a z rury wydechowej ulatnia się para wodna. Brzmi cudownie. Jednak okazuje się, jak to zwykle bywa, że wodorowa rzeczywistość jest obecnie o wiele bardziej złożona, a pojazdy zasilane tym gazem wcale nie muszą wygrać z elektrykami, choć mają sporo zalet i przewag. Na marginesie dodam, że pojazdy na wodór to też są elektryki i za chwilę to wyjaśnię. Ale najpierw czołówka. Zapraszam na C. +E. Jedziemy z tematem. W ostatnim czasie zainteresowanie wodorem w kontekście pojazdów ciężarowych znacznie wzrosło. Powodów jest wiele. Coraz większa presja ze strony Unii Europejskiej na odejście od węglowodorów, wojna w Ukrainie czy ceny na stacjach. Ale wydaje mi się, że o wodorze mówi się dużo, bo te technologie po prostu są już gotowe. Ciężarówki, które napędza ten gaz, testują już Daimler, Volvo, Hyundai, Scania czy Iveco. Są też firmy takie jak Nikola, które zostały zbudowane na idei wodorowej ciężarówki. No i chyba dobrze, że dzieje się w technologiach wodorowych, bo jeśli okaże się, że coś jest w stanie z powodzeniem zastąpić olej napędowy i nie będzie przy tym konieczności chodzenia na kompromisy, to myślę, że niewielu będzie takich, którzy pomimo wszystko wybiorą silniki diesla. Wodór nie jest oczywiście jedynym rozwiązaniem przymierzanym do ciężkiego transportu towarów, bo przecież w stają z nim bateryjne pojazdy elektryczne i to jest dobry moment, żeby rozróżnić te dwa podejścia. BEV, czyli bateryjne pojazdy elektryczne, napędzają swoje silniki prądem pochodzącym z wielkich akumulatorów. Natomiast FCEV również są pojazdami elektrycznymi, ale nie muszą akumulować prądu, bo wytwarzają go za pomocą ogniwa paliwowego, które właśnie zasila wspomniany wodór. Oba rozwiązania mają zalety i wady, które szczególnie uwidacznia wymagająca branża transportowa. Oczywiście nie będziemy się dzisiaj zagłębiali w szczegóły techniczne czy ekologiczność obu podejść do napędzania ciężarówek, bo tak naprawdę nie da się teraz tego realnie ocenić. Zastanowimy się raczej nad praktycznymi aspektami ich funkcjonowania w naszej branży. Powiem Wam, że łatwo nie będzie. Zarówno bateryjne pojazdy elektryczne, jak i te wodorowe mają wiele zalet. Najważniejszą jest oczywiście brak emisji szkodliwych substancji, przekładający się na efekt ekologiczny. Ale też kultura pracy takich ciężarówek jest bardzo wysoka, co kierowcy zawodowi na pewno przyjęliby z zadowoleniem. Są jednak też wady. W przypadku elektryków na baterie to np. połączenie relatywnie krótkich zasięgów z długim czasem ładowania. Obie te cechy na obecną chwilę kompletnie dyskwalifikują ciężarowe elektryki w międzynarodowym transporcie towarów. Ich realny zasięg to w porywach 400 km, co w międzynarodówce przekładałoby się na konieczność ładowania nie tylko podczas przerwy dobowej, ale także w trakcie dnia. Czyli jedziemy 4,5 godziny, ładujemy baterie podczas 45 i jedziemy dalej. Tyle, że nie jedziemy, bo nie ma ładowarek, które w tak krótkim czasie naładowałyby akumulatory w ciężarówce do pełna. Oczywiście nie ma teraz. Może w przyszłości będą. Również bardzo prawdopodobne jest, że kiedyś te zasięgi wzrosną i przekroczą np. 1000 km, ale to będzie kiedyś. Zresztą w perspektywie czasu wykorzystanie elektryków w międzynarodowym transporcie towarów również może stanowić wyzwanie. Na przykład obciążenie sieci przez kilkadziesiąt jednocześnie ładujących się na parkingu ciężarówek byłoby gigantyczne i wymagałoby bardzo wydajnej sieci energetycznej. A takich parkingów w całej Europie musiałyby być setki i trzeba byłoby rozplanować je dość gęsto, np. co wspomniane 400 km. Natomiast technologie wodorowe mają ten plus, że ich tankowanie wygląda podobnie jak przy LNG i trwa całkiem krótko. Mówimy oczywiście o zalaniu ich do pełna, co wiąże się ze sporymi zasięgami. Niektórzy producenci przekonują, że pełne tankowanie wodoru ma pozwolić na przejechanie nawet 1000 km. Robi wrażenie. Szkopuł w tym, że za bardzo nie ma gdzie tankować, bo stacji z wodorem w zasadzie obecnie brak. Więc pomimo tego, że ciężarówki na wodór już działają, mają mieć oszałamiające zasięgi i szybko się je tankuje, to ich praktyczne wykorzystanie dzisiaj wiązałoby się chyba z koniecznością budowania własnej stacji. Ale to nie jedyny problem wodoru. Niedawno Gazeta Rzeczpospolita cytowała na swoich łamach raport o ECD, który sprawdził konkurencyjność tej technologii w kontekście transportu. Z raportu wynika, że napędy wodorowe marnują około 75% energii elektrycznej, która wykorzystywana jest do produkcji tego gazu. Sama elektroliza wodoru oraz jego przesył mają pochłaniać 30% energii, skroplenie go to kolejne 15%, a przepompowanie do samochodu z uwzględnieniem strat mają marnować pozostałe 30%. Chodzi o to, że aby wyprodukować wodór, trzeba zużyć energię i tylko 25% tej energii trafia na koła pojazdu. To bardzo mało. Elektryki bateryjne ten wskaźnik mają w zasadzie odwrotny, bo straty sięgają tam około 15%, więc na koła trafia aż 75% energii wyprodukowanej w elektrowni. Wniosek jest taki, że na ten moment obie technologie wymagają dalszej pracy oraz, co chyba najważniejsze, rozwoju infrastruktury na drogach. Bo co z tego, że będziemy mieć doskonałe elektryki, jak nie będzie gdzie ich ładować albo zalać wodorem? Nie chciałbym być przez Was źle zrozumiany. Jestem wielkim entuzjastą nowych technologii i szczerze mówiąc, chętnie przesiadłbym się do elektrycznej ciężarówki, niezależnie od tego, czy z baterią, czy z wodorem. Warto jednak popatrzeć na ten temat na chłodno. Dodam jeszcze, że opisujemy obecny stan tych technologii. Nagle może okazać się, że ktoś wynajdzie bardziej pojemne i lżejsze baterie, albo efektywność wykorzystania energii z wodoru jakimś sposobem wzrośnie. Wtedy część przytoczonych tu argumentów straci moc. Ale na razie, sami rozumiecie. Interesuje mnie, co Wy sądzicie o przyszłości transportu. Warto już teraz się nad nią zastanowić, bo nie jest ona wcale tak odległa, jak mogłoby się nam wydawać. Dziękuję za dzisiaj i życzę szerokości z C. +E. Do zobaczenia!